Witam serdecznie, ze mną trener Krychy, Michał Bieniek z Impact Płock. Witam. Witam wszystkich. Trenerze, proszę mi powiedzieć, czym różnią się przygotowania takich, powiedzmy, stosunkowo świeżych zawodników od tych zawodników, którzy no jednak poświęcają swój czas i życie, będąc na matach i trenując? Tak naprawdę różni to się na wszystkim, a najbardziej czasem. No, jak mamy zawodnika tak naprawdę już kompletnego, nawet w takim tak zwanym off-seasonie, no to takie kompletne przygotowanie na 100% trwa około 3 miesięcy. A zawodnicy tak nagle jak przychodzą i nagle chcą się stać zawodnikami, bo mają zaraz walkę, no to zależy wszystko, ile mamy tego czasu. No, w przypadku Krystiana czasu było naprawdę, naprawdę mało. No i co? No i zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Krystian do mnie przyszedł na salę, powiedział, jaka jest sprawa. Powiedział, że ile mamy mniej więcej czasu. No tam w sumie to zrobiliśmy, nie pamiętam, około 10 treningów. Także no, co można zrobić przez 10 treningów, prawda? No, założyliśmy jakiś plan pod przeciwnika. Sprawdził się. Też Krystian pokazał charakter. Ja już tu mówiłem, że jego atutem będzie na pewno charakter, taka zadziorność i też wydolność, bo różne rzeczy tam można zarzucić, ale wydolny był. No i tak, wracając do tego pytania, przede wszystkim różni to się czasem i pasją, i tyle. Jednak uważam, to też dla trenera swego rodzaju sukces, że w tak krótkim odstępie czasu udało się przygotować zawodnika, żeby wygrał walkę. Troszkę tak, troszkę tak, troszkę nie, zależy jak na to spojrzeć. Zależy jeszcze, wiadomo, na jakiego zawodnika się trafi. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, Krystian też pokazał ten charakter w klatce, spełnił ten plan, o którym mówiliśmy. Czasu miałem naprawdę bardzo, bardzo mało, ale uważam, że poniekąd jest to jakiś sukces też dla mnie, że potrafiłem tak naprawdę okroić te wszystkie elementy, które według mnie byłyby zbędne dla niego, których by nie opanował w tym krótkim czasie, i wyciągnąć tą samą treść, najważniejszą, która może zaważyć o zwycięstwie jego. A jak trener w ogóle postrzega dzisiejszy event, jak postrzega trener dzisiejszą imprezę? No jest to swego rodzaju nowium, umówmy się, jeżeli chodzi o arenę Polski. Są tego plusy i minusy. Gala dopiero co przed chwilą się skończyła. Ja wnioski cały czas wyciągam z tej gali. Tutaj, tak jak dzisiaj rozmawiałem, to jest plus jest taki, że tak naprawdę można oddzielić teraz galę taką profesjonalną, zawodową, prawdziwych zawodników i freak fighty. Czyli tak naprawdę freak fighty mogą mieć swoją oddzielną galę. Na przykład na KSW mogą być same profesjonalne walki, czy tam na Fenie i tak dalej, a Freak Fight będzie przykładowo, same Freak Fighty będą na Fenie, jak tam jacyś celebryci będą coś chcieli sobie wyjaśnić. I teraz jeżeli generalnie komuś się to nie podoba, to po prostu może tego nie oglądać. Jak ktoś chce obejrzeć walki zawodowców, to jest KSW, jest UFC, są naprawdę gale, które można pooglądać, oddzielić freak fighty na jedną konkretną galę, gdzie może być się, Adam Małysz z Krzysztofem Ibiszem. Jak ktoś będzie chciał to obejrzeć, to obejrzy tą galę, jak nie, to nie. I tak naprawdę oglądalność pokaże to, co ludzie chcą oglądać. Jeżeli to ma jakoś wypromować sport i spowodować, że więcej ludzi będzie trenować i łapać pasję, to czemu nie? Czemu nie? Ale gala, jak mi się podobała gala, powiem tak, parę walk było ciekawych. Parę walk było takich, że nie oszukujmy się, nie można tego nazwać walką. Może to była walka, ale nie z przeciwnikiem, tylko z samym sobą tam w niektórych przypadkach, że to był dramat, ale ludzie też chcą to coś takiego oglądać, zresztą widać to po wyświetleniach, po oglądalności.
Tym bardziej wspomniał trener tutaj, jeżeli chodzi o KSW, tam też pojawiają się walki, tak zwane freak fighty, ale myślę, że ta tolerancja, ta świadomość zawodników też powoli rośnie, bo w jakiś sposób no, wzrasta oglądalność. Nie każdy z nas jest koneserem, nie każdy z nas jest znawcą tematu i niejednokrotnie chcą też ludzie obejrzeć z czystej ciekawości, jak taki aktor typu Tomek Oświecimski poradzi sobie w zderzeniu z muzykiem, hip-hopowcem, popkiem, prawda? I dopóki są to walki, że zawodnik, może nie zawodnik, nie tyle zawodnik, co celebryta, z celebrytą się zderzają i nie wyzywają na pojedynek sportowców z krwi i kości, chyba to nie jest takie do końca złe. No nie jest. Powiem tak, to plusem jest też dla profesjonalnych zawodników to, że przez te wszystkie walki takie freak fightowe na tych galach też rośnie garza tych profesjonalnych zawodników, tak? Czyli profesjonalny zawodnik z automatu więcej dostaje za walkę, więcej zarabia, on może sobie pozwolić na lepsze przygotowanie, czy tam nawet, no nie wiem, wyposażyć klub, bardziej zrobić no cokolwiek więcej w kierunku tym sportowym, także no mówię, no są tutaj tak jak wszędzie, plusy i minusy, wszystko, no nie oszukujmy się, w dużej mierze zależy od pieniążków. Tutaj jeśli zawodowcy z krwi i kości zarabiają na tym więcej, mają z tego więcej korzyści i to znowu spowoduje to, że przez to więcej ludzi będzie trenować i łapać tego bakcyla sportowego, no to czemu nie, tylko właśnie chodzi o to, żeby też nie zaszczepiać. Tak, nie mieszać tych dwóch światów, żeby jeden drugiemu nie wchodził za skórę, bo to potem właśnie wręcz przeciwnie, może to działać odwrotnie, że każdy będzie mówił, że to jest szopka, że w ogóle jakieś ten i zamiast przybywać tych ludzi, no to ludzie będą niechętnie odbijali tam w inne dyscypliny sportowe. Ja dziękuję ze swojej strony trenerowi za rozmowę. Mam nadzieję, że Krycha jakoś się pozbiera, bo chyba zdaje się pojechał do szpitala mimo wygranej. Gdzieś tam jakaś delikatna kontuzja wydała się. No i wszystkiego dobrego tym sportom walk. Jak najlepiej się działo, jak najlepiej się wiodło. Dziękuję bardzo.